Słuchasz Psychodieta Podcast. Przy mikrofonie psycholog Agata Głyta i dietetyk Ania Reguła. Naszym dzisiejszym tematem jest zdrowe wychodzenie z redukcji. I żeby tak naprawdę przejść przez najczęstsze błędy popełnione właśnie podczas całego procesu odchudzania, to musimy skupić się na procesie w całości. Czyli przejdziemy sobie dzisiaj tak naprawdę od początku do końca, powiemy sobie o odpowiednim nastawieniu, o motywacji, o liczeniu kalorii, o przestaniu liczenia tych kalorii, także generalnie wszystko w pigułce. I tak naprawdę musimy sobie już na początku uświadomić, że najtrudniejsze w całym procesie odchudzania jest długoterminowe utrzymanie naszych efektów. Ten sławny efekt jojo, o którym słyszy się na każdym kroku, no i generalnie nie słyszy się o nim bez powodu, ponieważ bywa on naprawdę bardzo mocno problematyczny. No właśnie, i metaanalizy pokazują, że tak naprawdę bardzo wiele osób, które się odchudzają, doświadcza tego efektu jojo i to jest naprawdę bardzo dużo osób, bo tam wychodzi, że 80, nawet do 95% do 5 lat po zakończeniu redukcji odzyskuje kilogramy, nawet z nawiązką, czyli coś zdecydowanie jest nie tak. I ja też się z tym bardzo często spotykam, że no ludziom się nie udaje zachować tych efektów i żeby w zasadzie zastanowić się czemu, to musiałybyśmy się cofnąć do samego początku, czyli do w ogóle planowania redukcji i do tego, jak podchodzimy do odchudzania. Bo tak naprawdę zabójcą jest tutaj moim zdaniem to zero-jedynkowe podejście, nie? Czyli albo jestem na diecie, albo nie jestem na diecie. I jeżeli zazwyczaj zaczynamy dietę, nie wiem, od poniedziałku, to w weekend już przed rozpoczęciem diety bardzo często dzieje się tak zwany syndrom ostatniej wieczerzy, czyli czyszczenie lodówki z wszystkich tych produktów zakazanych, takie ostatnie delektowanie się, najedzenie się, bo od poniedziałku już jest ta redukcja, nie będzie wolno nam już jeść tych słodyczy i tak dalej, więc jeszcze przez weekend można sobie tym podjeść, robić zapasy. No jak nawet o tym mówię, to się wydaje trochę zabawne, ale naprawdę ludzie tego po prostu doświadczają i to już jest pierwszy sygnał, że coś tutaj jest nie tak, że jednak planujemy w głowie już restrykcję skazaną na porażkę, skoro nie planujemy w naszej diecie tego, co tak naprawdę mamy w lodówce, czy tego, co lubimy jeść i co jemy na co dzień. Ciężko się tak naprawdę dziwić, że takie podejście jest ciągle aktualne, ponieważ przez lata byliśmy tak naprawdę bodźcowani takimi informacjami, że dieta to jest właśnie coś nieprzyjemnego, że to jest jakaś taka kara. Są takie hasła, które dalej są bardzo mocno obecne w sieci, zwłaszcza też na jakichś takich, nie wiem, starszych poradniach dietetycznych. Także stąd to się wszystko wzięło, a my jesteśmy tutaj po to, żeby to odczarować. No i tak jak powiedziałaś, Agato, na początku bardzo istotne będzie wyznaczanie sobie celu. Nie chcę tutaj mówić o metodzie SMART, ona oczywiście ma bardzo duże zastosowanie, natomiast chciałabym po prostu skrócić to do tego, że cel musi być realny i sprecyzowany w czasie. Jeżeli założymy sobie, że my chcemy ogólnie schudnąć 20 kg, okej, ale to jest proces, to nie jest jakaś taka czynność, że wykonamy tam kilka rzeczy i już te 20 kg pójdzie. Więc lepiej będzie sobie to rozłożyć po prostu na jakieś takie krótsze, mniejsze etapy. Na przykład, nie wiem, schudnę 5 kg w 3 miesiące. Później warto sobie zrobić właśnie jakąś przerwę, wejść na jakiś czas na swoje zero kaloryczne, bo też takim bardzo częstym błędem przy redukcji jest totalnie nierobienie absolutnie żadnych przerw. Ja naprawdę trafiłam na osoby, które potrafią być na redukcji rok, dwa lata, czują się fatalnie, nie mają efektów, ale uważają, że tak po prostu ma być. Mhm. Więc wydaje mi się, że właśnie też takie podejście już na początku, tak jak powiedziałaś, przede wszystkim nie traktowanie diety zero-jedynkowo, nie traktowanie diety od do, odpowiednie wyznaczenie sobie celu i świadomość tego, że na diecie też muszą być takie diet breaki, to właśnie pomoże zapobiec nam przy późniejszych jakichś takich trudnościach i komplikacjach przy wychodzeniu z redukcji. No bo tutaj trzeba sobie właśnie uświadomić już na początku, że my po zakończeniu redukcji chcemy jeść to samo, tylko po prostu w innych ilościach, bo to nie chodzi o to, żeby teraz po prostu zrewolucjonizować zawartość swojej lodówki, tylko żeby właśnie budować nawyki. Nawyki buduje się na lata, nawyki buduje się na całe życie, a nie na kilka miesięcy diety.
Więc to jest też bardzo istotne, jeżeli chodzi w ogóle o fundamenty naszego odchudzania. Tak, dokładnie. Myślę, że nasza dieta redukcyjna faktycznie nie powinna się znacząco różnić od tego, co jemy na co dzień. Chyba, że naprawdę jemy same śmieci, no to warto zmienić oczywiście ten sposób żywienia na taki zgodny z zasadami tam piramidy zdrowego odżywiania. Ale takie diety, które wymagają od nas dużych eliminacji jakichś grup produktów, czy na przykład nie możemy jeść już białek, nie możemy jeść tłuszczów, albo nie możemy jeść cukrów i na tym ta dieta ma polegać, czy na przykład, nie wiem, jemy same warzywa przez jakiś tam okres czasu, to tak naprawdę te diety są skazane na porażkę, bo nikt nie jest w stanie tego utrzymać długofalowo, dlatego że nasz organizm będzie się domagał innych pokarmów, no bo będziemy mieć różnego rodzaju niedobory, tak? A poza tym prawda jest taka, żeby gdyby którakolwiek z tych diet była skuteczna, no to nie byłoby ich tak wiele do wyboru. A producenci i osoby, które właśnie produkują te pomysły i to wymyślają, cały czas podsuwają nam nowe, no bo skoro jedzenie białka nie zadziałało w dużej ilości, no to może teraz spróbuję jeść samych owoców albo samych warzyw i tak dalej. Natomiast te wszystkie pomysły są tak naprawdę skazane na porażkę, więc dlatego jest ich tak bardzo dużo, bo nikt z nas nie jest w stanie długofalowo tego utrzymać. Oczywiście u niektórych osób to się sprawdzi, bo na przykład lubią bardzo jeść tłusto i dadzą radę przejść na redukcję i dalej się w taki sposób żywić, więc zawsze się znajdą jakieś wyjątki. Ale dlatego to się dla nich udaje, bo to się nie różni tak naprawdę od tego, co lubią jeść i jak się żywią, prawda? Natomiast no dla większości osób jednak takie skrajne pomysły to nie będzie najlepsze rozwiązanie na diecie. Tak, pamiętajmy też o tym, że właśnie to dieta ma być dopasowana pod nas, a my nie mamy dopasowywać się do jakiejś tam diety, która aktualnie jest w trendach. W którymś podcaście mówiłyśmy już, że dietetyka to jest bardzo intratny biznes i musimy być przygotowani, że jakby te wiadomości dietetyczne, te wszystkie trendy i wszystko, co można przy okazji tego sprzedać, to się tak szybko nie skończy, ale my musimy właśnie w tym wszystkim uczyć się takiego zdrowego rozsądku i jeżeli zadbamy o dobre fundamenty pod kątem naszej edukacji żywieniowej, to i redukcja nie będzie nam straszna i generalnie przefiltrowanie właśnie takich informacji przydatnych od tego po prostu marketingowego gadania. A jeżeli właśnie chodzi jeszcze o jakieś takie restrykcje, to ja bym tutaj bardzo mocno uważała na jakiś gigantyczny deficyt kaloryczny na początku diety, żeby przyspieszyć efekty. Często jest właśnie tak, że zakładamy sobie jakiś taki bardzo duży cel, no i jesteśmy tacy mega zmotywowani, że tak, tym razem się uda, w ogóle super, no ale nie chcemy właśnie tego robić tak naprawdę z głową, bo mamy z tyłu takie poczucie, że to zajmie dużo czasu. Chcemy szybciej, bo na przykład, nie wiem, idzie lato, nie wiem, ślub, Sylwester, prawda, są takie modne sezony, że chudnę od teraz do jakiejś tam okazji, właśnie specjalnej daty, dokładnie, a tu generalnie chodzi właśnie o to, że jeżeli założymy sobie duży deficyt kaloryczny już na początku, który naprawdę nie będzie zdrowy, to po pierwsze bardzo ciężko będzie nam to utrzymać, bo po prostu będziemy głodni. Najprostsza przyczyna z możliwych. Po drugie, prawdopodobnie stracimy dużo masy mięśniowej, a to jest efekt uboczny jakby redukcji, negatywny. Tego nie chcemy. Chcemy, żeby ta masa mięśniowa została na jak najlepszym poziomie albo wręcz no po prostu, żeby jak najmniej z niej tracić. No i też duży deficyt kaloryczny będzie się wiązał z tym, że będziemy prawdopodobnie przemęczeni, czyli spadnie nam ta spontaniczna aktywność fizyczna, nie będziemy aktywni, bo nie będzie nam się chciało być aktywnym. Jeżeli my mamy kaloryczność diety na poziomie 800 tysiąca kilokalorii, to oczywiście my będziemy mieć taką fazę, że będziemy mieć dużo energii, ale nie będzie to związane absolutnie z żadnym zdrowym odchudzaniem i faktycznie długofalowo to nie przyniesie nam absolutnie nic dobrego. Ja się z tym bardzo często właśnie spotykam, obserwując osoby na diecie, które wybierają jakąś formę detoksu oczyszczającego, czy właśnie taką bardzo niskokaloryczną dietę, wykluczają w ogóle jakiekolwiek węglowodany ze swojej diety i mają ten pierwszy taki efekt, wow,
wow i super dużo energii, później boli je głowa, no to jeszcze sobie to tłumaczą, że to trwa ten proces oczyszczania, a później widać taki zjazd i nagle gdzieś znikają i tak naprawdę wiadomo, że no przestały się trzymać tej diety, tak, nie dały rady długofalowo i tam często mogą się też pojawiać kłopoty zdrowotne i można sobie tak naprawdę jeszcze zaszkodzić, więc to już w ogóle ten proces redukcji się komplikuje dużo bardziej, nie? I psychika też oczywiście jest, na tym cierpi, nie? Tak jest i trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego takie diety typu detoksy działają, bo one oczywiście nie są zdrowe i ja też często o tym mówię, że to jest rozwiązanie jakieś na chwilę, no ale ktoś właśnie tam zawsze napisze, że mu pomogło. Jeżeli generalnie decydujemy się właśnie na jakąś taką bardzo restrykcyjną dietę, to my w szybkim czasie tracimy po prostu wodę, treść jelitową, glikogen, no i tutaj właśnie pojawia się nasz magiczny rezultat, że nie wiem, 3 kilo w tydzień, ale to nie jest ten efekt, który my chcemy uzyskać tak naprawdę, bo my chcemy faktycznie stracić jak najwięcej tkanki tłuszczowej, a nie wody i treści jelitowej, więc to wcale nie jest żaden ogromny sukces i to jest kolejny znak, że wyznacznik tego, co pokazuje nam waga, wcale nie jest optymalny, jeżeli chodzi właśnie o mierzalność efektów. Dokładnie. Nie warto też jakby tych celów tylko opierać na wadze, prawda? Ale obserwować też swoje samopoczucie, szukać innych pozawagowych celów, właśnie monitorować samopoczucie po spożywaniu określonych rzeczy, poziom energii, to jak się czujemy, jaki mamy nastrój. Także nie tylko waga powinna być wyznacznikiem udanej redukcji. No ale powiedzmy, Ania, że już sobie małymi krokami zbliżamy się małymi krokami do, nie wiem, jakiegoś naszego celu. I jakie tutaj są zagrożenia? No właśnie, kiedy powiedzieć stop? Czy faktycznie wygląda to tak, że na przykład, nie wiem, chcieliśmy osiągnąć masę ciała na poziomie 60 kg, widzimy tam, nie wiem, 60 kg faktycznie na wyświetlaczu wagi i nagle sobie myślimy, że jeszcze kilogram, będzie 59, a wiadomo, że jak zmieni się ta cyferka z przodu, to jakby po prostu 10 kg mniej nagle, prawda? Bo jest piątka zamiast szóstki. I to jest też bardzo problematyczne, jeżeli chodzi o osoby odchudzające się, że cały czas tak naprawdę nam mało. Że tak się jakby wkręciliśmy w cały ten proces odchudzania, widzimy tak namacalne efekty, że my cały czas chcemy więcej. Jesteśmy po prostu w pewnym stopniu uzależnieni od tego progresowania, tak naprawdę można to tak nazwać. No i właśnie jak to z psychologicznego punktu widzenia wygląda? To z psychologicznego punktu widzenia wygląda tak, że w pewnym momencie motywacja, o którą tak bardzo walczyliśmy na początku tego procesu, żeby się zebrać, jest na tak wysokim poziomie, że ona trochę zaczyna działać na naszą niekorzyść, bo mamy naprawdę siłę i chce nam się i przesuwamy ten cel, przesuwamy i przesuwamy, tylko niekoniecznie to już jest dla nas zdrowe, bo ten proces powinien zostać zakończony na takim celu, jaki sobie postawiliśmy, tak? Jeżeli my ciągle czujemy jakiś niedosyt, to być może świadczy to o tym, że tutaj wchodzimy już na pole zaburzeń odżywiania, na pole problemów z samoakceptacją, tak? Że no, byłoby fajnie, ale jeszcze muszę wymodelować tu, a jeszcze tutaj pozbyć się tych boczków i to się tak właśnie ciągnie, a teraz jeszcze chcę zawalczyć o ten sześciopak i apetyt rośnie w miarę jedzenia i tak naprawdę trudno jest się w tym zatrzymać. I też to jest widoczne u wielu osób odchudzających się i bardzo często ten proces jest przerywany problemami zdrowotnymi. Jeżeli my sami nie potrafimy powiedzieć dość, to nasz organizm może się upomnieć o to, żeby przestać, tak? Że naprawdę już tutaj mogą się pojawiać jakieś kontuzje, problemy zdrowotne, że jakby schodzimy bardzo nisko już z tym, poza nasz taki zakres zdrowej wagi, więc to jest takie właśnie niebezpieczeństwo, kiedy naprawdę jesteśmy super zmotywowani i często już właśnie rodzina i bliscy zauważają, że coś jest nie tak i mówią takie komunikaty, słuchaj, ty już może troszeczkę przesadzasz z tym odchudzaniem i osoby często to odbierają jako atak, tak? Mówią, że ktoś zazdrości, że ktoś nie rozumie, że ktoś stoi mi na przeszkodzie do nie wiadomo czego i
I to jest też zastanawiające, tak? Dlaczego często komunikaty osób bliskich, które się o nas troszczą, odbieramy jako taki właśnie atak, czy jako złośliwość. Warto tutaj też wziąć na pokład rady osób bliskich, bo w internecie to bardzo często będziemy oczywiście zbierać serduszka za te super efekty, za te fotki coraz bardziej wyrzeźbione i wow, i ochy, i achy, ale to niekoniecznie musi oznaczać, że to wszystko zmierza w dobrym kierunku, bo tak naprawdę ludzie po drugiej stronie telefonu nas nie znają, a to zazwyczaj te bliskie osoby, które znają nas na co dzień, mogą zmonitorować to, co się z nami dzieje. Czy ten obraz naszego ciała nie staje się już zbyt nierealny, te cele nie stają się dla nas niebezpieczne, dla naszego zdrowia. Myślę, Agato, że to jest naprawdę bardzo istotne, bo też sama mam w swoim otoczeniu osoby, które właśnie są na takiej wiecznej redukcji i tak naprawdę jak rozmawiam z nimi, no to one są według nich na granicy redukcji i takiego zera kalorycznego, albo wiesz, no niby redukuję, ale tutaj jeszcze sobie doliczam jakieś miejsce na kawę i tak dalej, i tak dalej. No i to jest taka właśnie pułapka tego odchudzania, a wszystko to tak naprawdę bierze się z lęku. Bierze się z lęku przed przytyciem. Dokładnie, dokładnie. Osoby, które się zmagały w swoim życiu z nadwagą czy otyłością, naprawdę i nie lubiły tego stanu, bardzo się boją, że mogą do tego wrócić i straciły do siebie zaufanie i bardziej wierzą właśnie aplikacjom do liczenia kalorii, rozpiskom niż sobie. Nie potrafią sobie zaufać, że nie będą jadły więcej, że nie będą popełniały jakichś błędów i boją się, że w bardzo krótkim czasie odzyskają te kilogramy i mają poczucie, że muszą się cały czas trzymać w ryzach, bo jak sobie pofolgują, to automatycznie wrócą do punktu wyjścia. I czasami tak się dzieje i osoby faktycznie zaliczają te efekty jojo i dlatego tak bardzo się boją później puścić, prawda? Ale trzymanie się cały czas tej redukcji też niesie za sobą pewne niebezpieczeństwa, chociażby zmiany w działaniu hormonów głodu i sytości. Długotrwałe przebywanie na diecie powoduje, że hormon głodu jest na wyższym poziomie, a sytości na niższym i faktycznie dochodzi tutaj do pewnych zaburzeń i jednak trzeba z tego jakoś wyjść i to przerwać. Także nie wiem, czy masz może jakieś tutaj sposoby, żeby tą redukcję zakończyć, bo wiem, że też takie pytania się pojawiały, czy jak to się robi, czy się przechodzi od razu na zero, czy stopniowo, także przejmij mikrofon. Oczywiście, bardzo chętnie zaraz o tym opowiem, ale jeszcze chciałam tylko dodać taką jedną rzecz odnośnie właśnie tych hormonów głodu i sytości, czyli leptyny i greliny, że jeszcze tak naprawdę możemy potęgować sobie ten efekt w momencie, kiedy nie dosypiamy. Naprawdę totalnie nie doceniamy roli snu w naszym życiu, absolutnie. Wydaje nam się, że to jest takie... kiedyś tam, prawda, się wyśpię albo coś tam, ale tutaj teraz serial, ale tutaj się zagadałam, nagle pierwsza w nocy, ale nieważne, no bo przecież dam radę. A tymczasem właśnie ten niedobór snu, zwłaszcza ten przewlekły niedobór snu, też właśnie może powodować jeszcze dodatkowe zaburzenia, jeżeli chodzi właśnie o te hormony głodu i sytości. Także pamiętajcie, że duży deficyt kaloryczny, duża aktywność fizyczna i mała ilość snu, to jest naprawdę wbrew pozorom najgorsze, co możecie sobie zrobić, no bo tutaj już właśnie wchodzi rola tej gospodarki hormonalnej i nie warto tak eksperymentować. Dokładnie, dokładnie. Jeszcze teraz idąc, kontynuując ten wątek, mówimy tutaj o różnych zaburzeniach hormonalnych, które się wiążą ze zmniejszaniem tkanki tłuszczowej, tak, która również bierze udział w przecież gospodarowaniu naszymi hormonami, więc tutaj naprawdę można sobie zejść na bardzo, bardzo złe tory i później jest problem, prawda? Dokładnie, tkanka tłuszczowa to jest tak naprawdę gruczoł endokrynnie czynny, a my sobie też często z tego nie zdajemy sprawy. Ale jeżeli chodzi właśnie już o to, jak faktycznie zakończyć tą redukcję pod kątem dietetycznym, no to oczywiście są dwie szkoły. Jedna szkoła mówi, żeby właśnie stopniowo dodawać te kilokalorie. Nie mówi się o jakiejś takiej konkretnej liczbie, to wydaje mi się bardzo płynne i faktycznie dostosowane tak jakby pod daną osobę, a druga szkoła mówi, żeby od razu wejść na zero kaloryczne. Ja szczerze mówiąc jestem zwolennikiem tej drugiej metody,
Nie mówię, że ona jest najlepsza i w ogóle, że wszyscy mają tak robić, bo tak naprawdę, tak jak mówiłam, to trzeba wszystko dopasować pod siebie, ale trzeba się zastanowić, czy jeżeli my mamy deficyt kaloryczny i będziemy zwiększać sobie stopniowo na przykład, nie wiem, o 50 kilokalorii, o 100 kilokalorii ten właśnie, to nasze dzienne zapotrzebowanie, to my tak naprawdę będziemy tylko i wyłącznie przedłużać znowu ten proces redukcji. My dalej będziemy w deficycie, tylko po prostu będziemy go zmniejszać, więc niesie to właśnie ze sobą takie ryzyko, że będziemy cały czas przesuwać ten cel i po prostu właśnie dojdziemy do takiej granicy tego zera kalorycznego z redukcją, w sumie to niby mamy ją zakończyć, ale no może jeszcze właśnie trochę, a może tutaj jeszcze jednak nie dodam tych kilokalorii, więc to niesie ze sobą naprawdę sporo takich zagrożeń. Dlatego ja uważam, że warto wejść od razu na swoje zero kaloryczne, które trzeba wyliczyć oczywiście na nowo, bo nie możemy jakby odnosić się do tych samych parametrów sprzed odchudzania i w momencie właśnie jakby zakończenia tej redukcji. Czyli po prostu wyznaczamy na nowo swoje zapotrzebowanie, liczymy to zero kaloryczne i wchodzimy na nie po prostu z dnia na dzień. Jeżeli faktycznie nie czujemy się pewnie, no to możemy być na granicy jakiegoś 10% deficytu tylko i wyłącznie i faktycznie sobie dodawać jakoś tam te kalorie małymi kroczkami, ale tak jak mówię, to niesie sobą jakieś tam ryzyko, więc naprawdę bardzo mocno polecam tą drugą metodę. A powiedz Ania w ogóle, jak długo uważasz, że można być na redukcji? Ile miesięcy na przykład? Czy są jakieś też takie dane na ten temat? Tak naprawdę to tak ciężko powiedzieć, że tyle i tyle. Kropka. To zależy bardzo mocno od naszego celu. Jeżeli faktycznie mamy otyłość na przykład olbrzymią, no to faktycznie ten proces odchudzania będzie dłuższy niż u osoby, która chce, nie wiem, zrzucić te 3-4 kilogramy. I generalnie bycie na redukcji nie musi być niczym negatywnym, jeżeli właśnie my będziemy sobie robić te diet breaki. Czyli przykładowo jesteśmy 2-3 miesiące na redukcji, wchodzimy sobie na swoje zero kaloryczne na 2-3 tygodnie. Albo tam na 10-14 dni. Generalnie tutaj też to wszystko jest płynne i trzeba to dostosować pod nas, pod nasze samopoczucie, pod nasz styl życia, ale warto właśnie raz na jakiś czas, raz na 2-3 miesiące wskakiwać sobie właśnie na to swoje zero kaloryczne, które też sobie wyliczamy na bieżąco, po to, żeby po prostu odpocząć troszeczkę od tej presji myślenia o tym jedzeniu, od po prostu jakby całego procesu, kiedy faktycznie no nasz organizm jest troszeczkę bardziej podatny też na różne rzeczy, na zmęczenie, na infekcje i tego typu zagadnienia, więc generalnie nie zalecam tutaj absolutnie redukowania cały czas non-stop, bo my po prostu koniec końców stwierdzimy, że mamy tego dość i tym rzucimy. A jeżeli faktycznie będziemy do tego podchodzić z głową i z przerwami, to naprawdę taka redukcja zaprowadzi nas do celu. Zresztą uważam, że te osoby, które mówią, że są całe życie na redukcji, nie, tak naprawdę nie są na tej redukcji, bo by zniknęły, tak? Czyli to jest taki proces po prostu bardzo nieplanowany, właśnie spontaniczny, jedzenie i tak dalej, nie ma przestrzegania tej diety, więc bardzo często tak naprawdę nie chudną w ogóle, bo przecież redukcja jednak wiąże się z tym, że te kilogramy spadają i skończymy redukcję, no to stoi waga w miejscu, ewentualnie wzrasta. Ale ja też jakby z psychologicznego punktu widzenia to zdecydowanie polecam robić sobie urlop od diety i to jest absolutnie dobre też ze względu na naszą psychikę, ponieważ redukcja to jest stres dla naszego organizmu, ponieważ tak naprawdę dostarczamy mu mniej niż on potrzebuje. I nawet jeżeli mamy zapasy, to mimo wszystko nasz organizm niechętnie się ich pozbywa i przeżywa tą sytuację, jakby faktycznie kogoś tracił bliskiego, nawet jak to jest, wiesz, nadmierna tkanka tłuszczowa. I tak jak mówię, to jest stres i warto sobie odpoczywać. I to, tak jak ty mówisz, to mogą być zaplanowane przerwy, a najlepiej, jeżeli to jest dostosowane właśnie do naszego stylu życia. Czyli na przykład jesteśmy chorzy, możemy wtedy wejść na zero kaloryczne, żeby nie obciążać siebie dodatkowo. Mamy jakiś większy stres, egzamin, przygotowujemy się, nie wiem, do jakiegoś wydarzenia, to znowu możemy sobie zejść z tej redukcji, nie? Coś się w życiu pokiełbasi, no to nie musimy się w tym momencie odchudzać, ale to nie znaczy, że musimy się objadać. Czyli tak właśnie rozsądnie i z łagodnością podchodzić do siebie w tym procesie. I myślę, że też bardzo istotne jest odbudowywać zaufanie do siebie. Bo osoby, które są bardzo długo właśnie na redukcjach i tak się boją,
to bardzo często się obwiniają o przytycie i mówią, że no tak, jak ja byłam dla siebie taka dobra, jak ja siebie tak słuchałam, no to się objadałam, a potem zaufałam ekspertowi i mi się udało schudnąć. Ale jestem pewna, że jednak nie było zaufania do siebie i nie było słuchania swojego organizmu i sygnału w momencie tego objadania. To jest też niesłuchanie tak naprawdę siebie. Dlatego warto też pracować nad tym, żeby uczyć się jeść wtedy, kiedy zaczynamy czuć głód, przerywać posiłek, kiedy zaczynamy czuć sytość i jakby na nowo nawiązywać relacje ze swoim ciałem i dostosowywać jakby dietę coraz bardziej do siebie, a coraz bardziej odchodzić od eksperta czy dietetyka. Zresztą mądry ekspert będzie uczył tego swojego podopiecznego, tak? Będzie mówił, słuchaj, próbuj, testuj, co jest dla ciebie dobre. Nie będzie cały czas mówił, nie, nie możesz, bo ty to jesteś, nie wiem, uzależniona od jedzenia i teraz kupuj moje plany, bo inaczej to porażka. Więc to jest bardzo, bardzo istotne, żeby też szukać do współpracy eksperta, który daje wędkę, a nie samą rybę i nie trzyma takiego podopiecznego przez całe życie na swoich dietach, tylko uczy właśnie budowania zdrowych nawyków i takiej dużej samodzielności i uczy zaufania sobie na nowo. Dokładnie tak, ale czy nie uważasz, że tak naprawdę troszeczkę wróciłyśmy do punktu wyjścia? Czyli jeżeli my nie będziemy podchodzić do diety od do, to my nie będziemy się bać zrobić sobie przerwę, to my nie będziemy się bać jakby uczyć się właśnie takiej świadomości żywieniowej, tylko po prostu będziemy to traktować już jako jakieś takie odstępstwo, więc dieta w tym momencie jest zakończona, no i właśnie możemy się zacząć objadać w tym jakimś tam etapie, kiedy na niej nie jesteśmy. Więc to tak naprawdę wszystko się ze sobą wiąże i dlatego chciałyśmy tutaj przedstawić naprawdę różne właśnie aspekty odchudzania, ale jeżeli już właśnie wiemy, ile wynosi nasze zero kaloryczne aktualnie, bo już zakończyliśmy tą redukcję, no to pozostał jeszcze jeden aspekt, a mianowicie jak przestać liczyć te kalorie w końcu, no bo nikt nie chce do końca życia latać sobie z aplikacją po prostu i wprowadzać sobie cały czas potrawy co dzień w dzień, żeby wiedzieć, jaki ma bilans. Przecież generalnie no nie o to chodzi. Więc bardzo fajnie jest tutaj robić sobie takie dni jedzenia intuicyjnego, czyli na przykład jeżeli my jesteśmy już na takim etapie, kiedy kończymy tą redukcję, i faktycznie na przykład, nie wiem, albo jesteśmy na jakiejś rozpisce od dietetyka, albo po prostu właśnie sami sobie komponujemy posiłki, to róbmy sobie takie dni, na przykład, nie wiem, jeden dzień w tygodniu, kiedy nie wprowadzamy niczego do kalkulatora, nie trzymamy się po prostu tej rozpiski, tylko jemy, że tak powiem, na czuja. No i to jest bardzo fajna właśnie metoda, żeby się nauczyć mniej więcej szacować właśnie, ile wynosi nasze codzienne spożycie, bez używania do tego wagi kuchennej i kalkulatora kalorii. I do tego bym właśnie bardzo mocno zachęcała. Wydaje mi się, że w ten sposób dosyć bezboleśnie tak naprawdę właśnie można porzucić ten etap obsesyjnego myślenia o kaloriach. Ale to też będzie proces, to też miejmy na uwadze to, że my nie nauczymy się wszystkiego w tydzień, dwa, tylko potrzebujemy też troszeczkę czasu. Więc bądźmy cierpliwi i naprawdę dajmy sobie szansę w tym temacie. Dokładnie, to jest wszystko miód na moje psychodietetyczne serce, co ty teraz mówisz, że pacjent czy podopieczny ma uczyć się tej samodzielności, ma uczyć się puszczać tą kartkę z rozpisaną dietą i tak, prawda jest taka, że większość osób, przynajmniej takich, które do mnie trafiają, oni doskonale znają zasady zdrowego odżywiania. Doskonale wiedzą, że na śniadanie to szklanka mleka, garść płatków, znają swoje proporcje i nawet jak im się zdarza tam przejadać, to oni doskonale już wiedzą, jakie są ich porcje, bo plan to jest duży plus planów dietetycznych, że one edukują. Tak, że tak naprawdę my też odczuwamy głód co te 3-4 godziny zazwyczaj, chociaż to zależy od naszej aktywności, bo to może być różnie. A niektóre osoby, które są tak strasznie oddalone od siebie, od tych sygnałów, to dzięki takim planom zaczynają się faktycznie fajnie regulować. Tylko właśnie, to jest to, co ty mówisz, tak? Mogą się dużo nauczyć z tego, również gotować, planować zakupy, posiłki. Ja też bardzo lubię taką metodę, że po redukcji na przykład, żeby zostawić sobie planowanie obiadów chociażby.
i mieć ten na tydzień te zakupy obiadowe zrobione, a tam śniadania czy tam kolacje można bardziej już poimprowizować, ale żeby zupełnie właśnie nie zapomnieć o sobie i o planowaniu tych posiłków. To jest nawet element w intuicyjnym odżywianiu dopuszczalny, mimo że w intuicyjnym odżywianiu odrzucone są wszelkie zasady dietetyczne, to jednak planowanie swoich zakupów czy planowanie tego, to intuicja, żebyście też dobrze rozumieli, nie polega na tym, że nie wiem, intuicyjnie teraz zjem kawał mięsa wołowego upolowanego i zgodnie ze swoim instynktem, bo intuicja to nie jest to samo co instynkt, tak? Intuicja bierze pod uwagę, Ania się chwyta za głowę, nie wiem czemu, ale intuicja bierze też pod uwagę zasady zdrowego odżywiania i też bierze pod uwagę plan, że można sobie tam planować pewne rzeczy, czy podążać za przepisami z książek, czy z planów dietetycznych. W tym nie ma nic złego, po to jest, żeby nam miało służyć, tylko nam służyć, a nie my temu. I tyle chciałam powiedzieć. Nie no, ja myślę, że to jest naprawdę świetne podsumowanie, Agato. I tak sobie myślę, że tak naprawdę często redukcja to jest jakiś taki tylko wierzchołek góry lodowej, że właśnie my często podchodzimy do jakichś naszych takich właśnie problemów z jedzeniem. Że właśnie powodem tego wszystkiego jest to, że my jesteśmy ciągle na diecie, a tak naprawdę być może pojawiają się tam jakieś właśnie napady objadania, być może są tam jakieś inne problemy emocjonalne do rozwiązania, więc też trzeba popatrzeć na to naprawdę szerzej. No i tak naprawdę zostało nam tutaj ostatnie pytanie na koniec, a brzmi ono: jak nie wrócić do starych nawyków? Myślę, że to też będzie dobre podsumowanie na koniec. No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie, bo warto wiedzieć, że nawyki, old habits die hard, one nie umierają nigdy tak naprawdę. One są i tak naprawdę bardzo łatwo jest zejść na ścieżkę tych starych nawyków. Dlatego trzeba na przykład stosować metody, przepraszam, automonitoringu, czyli pilnować sobie swoich nawyków, korzystać z aplikacji na przykład do picia wody przez jakiś czas. No jeżeli to już faktycznie nam tak wejdzie w krew, no to też trzeba to zostawiać, ale ja na przykład bardzo lubię monitor nawyków pod tytułem Koło Nawyków, o którym już pewnie wszyscy wiedzą i uważam, że on jest bardzo pomocny w kształtowaniu prozdrowotnych nawyków i pilnowaniu się, ale tak elastycznie i na luzie. I właśnie uważam, tak samo zegarki, monitorowanie kroków, to też jest dobra metoda. Żeby nawyki były trwałe, no to warto je monitorować. Warto zadbać o środowisko. Nic tak nie pomaga na niejedzenie słodyczy, jak nie otaczanie się nimi po prostu. Więc jeżeli byliśmy na diecie i chowaliśmy wszystko, no to po diecie nie wyciągamy z powrotem ciastek na stół, tylko faktycznie pilnujemy, żeby to nasze środowisko sprzyjało naszym nawykom. A ja myślę, że znowu troszeczkę cofamy się do początku naszego podcastu, czyli nie będziemy wracać do starych nawyków, jeżeli przez czas redukcji zbudujemy nowe i będą one trwałe. Jeżeli faktycznie nie będzie to jakaś egzotyka na chwilę, tylko zrozumiemy, że dieta to jest styl odżywiania i jakby będzie on z nami tak naprawdę na całe życie. Więc dziękujemy Wam tak naprawdę za uwagę dzisiaj, za przesłuchanie tego podcastu. Był on bardzo na Wasze życzenie, więc będziemy wdzięczne za jakiś feedback. No i do usłyszenia w kolejnym za około 2 tygodnie. Pa, pa.